Producent wielofunkcyjnego głośnika karaoke SPK 5003. Sponsorem programu jest firma Budmat, producent blachodachówki modułowej Wenecja. James Dean, zwycięzcą 11 rundy cyklu Drift Masters Grand Prix, tym razem w Płocku, w tej niesamowitej pogodzie, która płatała nam figle, nie tylko nam tutaj w studiu, a właściwie zwłaszcza tym, którzy byli na torze, kierowcom, którzy musieli się zmagać ze śliską nawierzchnią i z dopasowywaniem opon, bo to było chyba dziś najtrudniejsze. Tomasz Chwastek, dyrektor cyklu w naszym studiu. Witam Cię ponownie. Witam. No Tomek, no, dzisiaj ta runda pokazuje nam, że nie zawsze musi być pięknie. No dziś nie było pięknie. No pięknie jest na pewno. Stadion Płocka, Wisły Płocka jest piękny. Kibice są wspaniali. W taką pogodę wytrzymali praktycznie całą rundę, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Dopingowali swoich zawodników. Myślę, że zawodnicy również dzisiaj pokazali kunszt, pomimo tego, że te prędkości nie były takie, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, ale pokazali, że również da się jeździć po śliskim, mokrym, w trudnych warunkach atmosferycznych i to tylko udowadnia, że są to dobrzy kierowcy, którzy umieją kontrolować samochód na takim trudnym obiekcie, a szczególnie w taką pogodę. Nie miałeś wrażenia, że czasami były problemy z tym dobraniem opon? Myślę, że tak. No to było dzisiaj bardzo widoczne, że słabsze samochody na jakby oponach bardziej przyczepnych w takiej temperaturze i na deszczu dawały efekty. Natomiast ja myślę, że to już każdy będzie sobie analizował przed jutrzejszym dniem. Jutro mamy finałową 12 rundę, więc ja po prostu dziękuję im bardzo za tą 11 rundę. Czekamy na finał i to jest koniec tego sezonu. Natomiast myślę, że dzięki temu, że jesteśmy w Płocku, na pewno są to dwie wyjątkowe rundy i bardzo jesteśmy wdzięczni i miastu Płock, i naszym sponsorom za to, że mogliśmy zakończyć sezon w takiej oprawie i w takiej scenerii. Oglądamy deklarację zwycięzców. Grzegorz Chybki na miejscu trzecim, drugi Piotr Więcek, który umacnia się właściwie na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej przed tą jutrzejszą, ostatnią rundą. No i James Dean za chwilę stanie na najwyższym stopniu podium. Tomek, jeszcze jedno pytanie a propos temperatury, bo dziś jest kilka stopni powyżej zera. Do jakiej najniższej temperatury można driftować? No ja myślę, że można w spalanie driftować również w zimę po śniegu. Wtedy w ogóle nie potrzeba tak mocnych samochodów. I na pewno daje to ogromną frajdę. Natomiast no, trzeba wtedy ubrać kombinezony zimowe na pewno. A silniki jak się spisują w takich temperaturach? Wiesz co, no ja myślę, że przede wszystkim trzeba dobrać odpowiednie świece. Tutaj był problem na przykład, że samochody, które osiągają duże temperatury, miały problem z zapłonem. Ale myślę, że mechanicy dali radę i wszyscy. Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę i to była fajna runda. Myślę, że jutro będziemy mieli co świętować zakończenie sezonu. Dziękuję bardzo, Tomku. Dziękuję. Tomasz Więcek był Państwa i moim gościem, dyrektor cyklu Drift Masters Grand Prix. Jutro spotykamy się ponownie o 12:00. Rozpoczynamy transmisję. Mam nadzieję, że pogoda będzie nieco chociaż lepsza. Wojciech Zawioła, dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.